Witam serdecznie. Dziś będzie krótko. Niestety przed świętami pogoda słaba, więc też nie ma co robić zbytnio. Jedynie coś tam wymieniłem, migacz chyba tylko i nic więcej. Słuchajcie, zdrowych, pogodnych świąt życzę. Myślę, że od przyszłego tygodnia, od następnego weekendu coś się bardziej ciekawego zacznie dziać, bo sam już jestem naprawdę taki głodny tego, żeby coś poczyścić, porobić i z tą rdzą zawalczyć. W każdym razie muszę coś grubszego tam zrobić, bo potrzebuję. Obecnie stary Matiz jest w naprawie. Stało się to samo dosłownie co wtedy. W połowie drogi do pracy Matiz kompletnie musiał się zatrzymać, kompletnie w cudzysłowie zdechł, bez świateł, bez możliwości rozruchu ponownego. Musiałem odstawić na pobocze. Dobrze było tak, że miałem ten drugi naładowany akumulator i przyjechałem po pracy i na tym akumulatorze jakoś dojechałem do mechanika. Stoi niestety, święta są teraz, więc nie ma napraw. Zobaczymy, jak to będzie po tym wszystkim, znowu jaki koszt, ale myślę, że tutaj już nie może policzyć mechanik mi za znowu naprawę alternatora, a jest to na pewno alternator, który odmówił po prostu posłuszeństwa ładowania akumulatora. Także słuchajcie, krótko dzisiaj, ale chciałbym przede wszystkim Wam życzyć zdrowia i wesołych świąt w tym 2022 roku i myślę, że będzie dobrze. Taką trzeba mieć nadzieję i jeszcze może dużo uśmiechu. Trzymajcie się, Matizowcy. Wciąż nie ma dobrej pogody na to, żeby pracować przy Matizie. I wypada mi tylko takie robić drobne rzeczy. Jest zimno, wieje, strasznie nieprzyjemnie, nawet nie chce mi się nigdzie jechać, żeby to coś ponaprawiać. Kupiłem tylko jeden koreczek taki nowy ze zbiorniczka. Widać tutaj, zaraz odkręcimy ten. Jakoś mocniej. To tutaj postawimy. O. Widać, że to jest to samo. Bo ten jest nie z oryginalnego. On jest z oryginalnego zbiorniczka. No, w kosztuchę. Ten jest używany tutaj taki. Jest taki. W środku tego zbiorniczka jest taki pływak. No dobrze, zakręcimy. Sieci wszedł, bardzo fajnie. O. Jest różnica. Nie szurujcie po tym korku, bo właśnie takie rzeczy wyjdą. O. Taki delikatny ten plastik. No dobra. Drugą rzeczą to jest ten migacz. On jest chyba urwany. Będę musiał go wyjąć. Jego się wyjmuje jakoś tak do tyłu. O. No tak, tutaj ma zaczep urwany. Oczywiście kupiłem już sobie drugi, jak tu podszedłem. I to był. To był, jak pamiętacie, z tamtego filmu Sunlip. I szukałem dość długo po sklepach. Wszyscy mają Sanksam, albo w ogóle nie mają takiej podróbki. A tutaj znalazłem jeden, nówka sztuka Sunlip. To są, wiadomo, szczegóły, ale dla mnie ważne.
zatrzymują to, że jest on wciąż w oryginale, a to, że mam drugą część nową, to akurat to jest spoko, no. A ważne, żeby taki szczególik właśnie był zachowany. Dobra, to przejdę teraz sobie do wymiany. Najpierw odkręcamy tutaj ten gwint od śruby. Potem trzeba to rozłączyć, żarówkę sobie wymienię, wykręcę. No i to wszystko i złożyć. Już siedzi nowa oprawka. Ta gumeczka była ta tutaj i zaraz sprawdzimy jeszcze tylko, czy miga. Widać, że jest ok, to zakładamy klosz i... Z wciśnięciem mały problem jest, ale trzyma się sztywno, to już w ogóle jest fajnie i chciałem to zrobić, bo tutaj jak było tak na luzie, to woda była, mogła się tam po prostu wpadać przy deszczu i z cyklu upolowany. Może jeszcze kiedyś Wam pokażę moje modele, które posiadam. To jest taka znana kolekcja 1 do 24 w skali. To są kultowe samochody PRL-u. To jest bardzo popularne, ludzie to mają, pokazują, więc... No i ja myślę, że jak będzie bliżej końca tej kolekcji, to Wam pokażę. Mam jeszcze też inne, większe. Jak tutaj widać na samym dole, to akurat jest maluszek, ale mam Warszawę, Garbusa, Poloneza, no i jeszcze chyba coś tam, może nie, już nie pamiętam. Także słuchajcie, jeszcze raz zdrowych, wesołych świąt, trzymajcie się matizowcy, do następnego filmu.